Wraz z powolnym znoszeniem przez rząd obostrzeń związanych z epidemią, w nowej rzeczywistości w maju rozpoczęły działalność żłobki, przedszkola i w ograniczonym zakresie szkoły. Sprawdziliśmy, jak to wygląda na terenie gminy Kozienice. Jak nam powiedziała zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, największym zainteresowaniem cieszy się żłobek. Rozpoczął on działalność 12 maja. Na 74 podopiecznych uczęszcza do niego około 20 maluchów. To jest zawsze taka Liczba ruchoma, wiadomo, że, że codziennie jest inna. Wczoraj było 15, dzisiaj chyba jest 16, kilka dni temu było 20, także to, to oscyluje mniej więcej w tym, w tym zakresie ilościowym. Od 18 maja działają też przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach. Tu zainteresowanie jest znacznie mniejsze. Mamy wszystkich dzieci prawie tysiąc na terenie całej gminy. Porównując do żłobka jest dużo mniejsze zainteresowanie, bo wczoraj było 50 dzieci tylko zgłoszony do oddziału przedszkolnych. Także rodzice są, jak widać, bardzo sceptycznie jeszcze nastawieni do tego, żeby, żeby swoje pociechy puszczać. Myślę, że to wynika wiadomo z całej takiej sytuacji pandemicznej w kraju. Zapraszamy. Zarówno żłobek, jak i przedszkola są przygotowane, zgodnie z wytycznymi oczekujemy na te dzieci. Jeżeli jest taka potrzeba, to zapraszamy wszystkich. Od poniedziałku, 25 maja, w szkołach podstawowych uruchomiona została opieka na świetlicach dla dzieci z klasy 1-3. Tu, jak mówi pani burmistrz, zainteresowanie jest jeszcze mniejsze. Wszystkich dzieci mamy 800 na terenie gminy, a w, w tym tygodniu, wczoraj było 13 dzieci uczestniczyło w tych zajęciach, także jest jeszcze mniejsze zainteresowanie. Tak jak mówiłam, no zachęcamy rodziców, jeżeli nie mają co zrobić ze swoimi pociechami, muszą wracać do pracy, no to oczywiście zapraszamy. My Robimy wszystko, żeby te zasady bezpieczeństwa i wytyczne zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewnić. Jednak no wiadomo, zawsze jest jakieś ryzyko. Próbujemy je minimalizować i miejmy nadzieję, że, że dotrwamy, przetrwamy właściwie tą pandemię. Wszyscy wspólnie i dzielnie. W szkołach podstawowych ruszyły też konsultacje dla uczniów klas ósmych, którzy w czerwcu mają przystąpić do egzaminów zwieńczających ich naukę w szkole podstawowej. Nasze jednostki oczywiście świadczą taką usługę dla swoich uczniów, ośmioklasistów i już w tym tygodniu te konsultacje są. Oczywiście trzeba się zgłaszać, trzeba złożyć odpowiednią deklarację z tego, co wiem. Oczywiście najchętniej drogą mailową, żeby ten kontakt był jak najmniejszy albo przez e dziennik, ale te konsultacje zapewniamy. Od następnego tygodnia będą również konsultacje dla innych, dla innych klas, także również zachęcamy do korzystania, jeśli uczniowie czują taką potrzebę do kształcenia, do, do pytania nauczycieli w jakimś konkretnym przedmiocie. Zachęcamy rodziców do zgłaszania i składania tych deklaracji. Oczywiście wszystkie placówki na terenie gminy Kozienice działają w odpowiednim reżimie sanitarnym.